Thank you very much. That was Chinese point of view. A teraz zapraszam na scenę pana Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Proszę o brawa. Szanowni państwo, jest kilka ważnych dat w historii Polski dla polskich przedsiębiorców. Pierwsza to 1988 rok, grudzień. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej świętej pamięci Mieczysława Wilczka. U progu zmian ustrojowych przedsiębiorcy dostają proste prawo uwalniające ich inwencje i energię. Czym to skutkuje? Ogromny wybuch przedsiębiorczości. Firmy malutkie, większe, handlowe, usługowe wchłaniają tych pracowników, którzy byli zwalniani w tym czasie z państwowych dużych zakładów pracy. Wielki, wielki sukces i bardzo ważna data. Druga data to 2008 rok. Te daty z ósemką są ważne właśnie. 2008 rok, styczeń, komisja Przyjazne Państwo. Ogromne nadzieje i wielkie rozczarowanie. Ja osobiście widziałem, jak umiera nadzieja, bo byłem członkiem tej komisji i pokładałem, tak jak setki tysięcy polskich przedsiębiorców, w niej wielką nadzieję, że dokona takich zmian, które uwolnią polską gospodarkę i dadzą jej nowy impuls. I rok 2018, kwiecień, konstytucja dla biznesu, którą przyjął polski Sejm, głosami wszystkich klubów i która otwiera teraz nowe nadzieje na zmiany. Konstytucja biznesu z czterema kardynalnymi zasadami, co nie jest zabronione i dozwolone, domniemanie niewinności przedsiębiorcy, wszystkie niejasności w postępowaniach administracyjnych, których się nie da usunąć, mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy i klauzulą pewności prawa. No i oczywiście rzecznikiem przedsiębiorców, który ma te zasady i tę konstytucję dopilnowywać, żeby weszła w życie. Kiedy w czerwcu pan premier Morawiecki powoływał mnie na rzecznika, spytałem się, czy pan premier jest zdeterminowany, aby realnie wprowadzić te cztery zasady w życie. To moje pytanie było, mając w pamięci te wszystkie próby, które były wcześniej nieudane. Powiedział tak, jestem zdeterminowany, a pan ma pilnować, żeby rzeczywiście te zasady zaczęły w Polsce obowiązywać. Otóż, szanowni państwo, powiedziałem premierowi, że łatwo nie będzie i łatwo nie jest. Ja jestem rzecznikiem 4 miesiące. Się okazuje, że niżsi urzędnicy przyjęli sobie zasadę, zresztą sprawdzoną w przeszłości, pogadają, uchwalą, a będzie jak było. Już spływają do mnie sygnały ewidentnego łamania tych zasad przez urzędników niższych szczebli. Otóż na przykład są przeprowadzane kontrole skarbowe w firmach, które sprzedawały tak zwane fast foody i które stosowały stawkę 5% na tą swoją żywność, a wynikało to z pytań, z interpretacji indywidualnych i z praktyki całego sektora. Po prostu ten sektor, mając odpowiedzi z urzędów skarbowych, że obowiązuje 5% stawka, ten sektor cały zaczął tą stawkę stosować. Niektóre urzędy skarbowe nawet zwracały VAT, bo się przedsiębiorcy zwracali na podstawie właśnie tej obniżonej stawki. No i po kilku miesiącach następuje interpretacja ogólna,
że jednak nie 5, a 8. I jest wszystko w porządku. Cały sektor zmienia stawkę z 5 na 8, no bo została wyłożona jasno wykładnia prawa. Otóż niektórzy urzędnicy uznali, że jednak jest warto poszukać łatwych pieniędzy u tych przedsiębiorców, którzy wcześniej stosowali stawkę 5% i ruszyli do kontroli. Polskim małym firmom wymierzają VAT 2-2,5 miliona do zwrotu, czy w ogóle nie chcą zwrócić. No i generalnie rzecz biorąc, te firmy stają w bardzo trudnej sytuacji. I jest to, tak jak powiedziałem, sprzeczne całkowicie z zasadą klauzuli pewności prawa. A ta klauzula jest jednym z filarów konstytucji biznesu. Rozmawiałem już z panem ministrem Banasiem w tej sprawie. Mam nadzieję, że ta deklaracja polityczna, że konstytucja biznesu będzie obowiązywać, zostanie wypełniona i rzeczywiście, chociażby po tym przypadku, urzędnicy się przekonają, że czasy dawne mijają, rozpoczyna się nowa era dla polskich przedsiębiorców, klauzula pewności prawa, bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Druga sprawa, zasady, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Otóż zgłosiła się do mnie firma, która spółka z OK, dwuosobowa, gdzie jeden udziałowiec ma 99% udziałów, drugi 1%. Jest zasada, że w takim przypadku, jeśli spółka jest wieloosobowa, a nie jednoosobowa, nie odprowadza się od wynagrodzeń zarządu składek na ZUS. Otóż ZUS przeprowadził kontrolę i stwierdził, że taka spółka jest prawie jednoosobowa. To jest ciekawe bardzo pojęcie, nigdzie nie w żadnym prawie polskim nie umieszczone i że w związku z tym trzeba te składki zapłacić. Otóż proszę Państwa, jest to złamanie tejże kardynalnej zasady, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Nie jest w polskim prawie zabronione podział udziałów 99 i 1%, a więc obowiązuje prawo, że jest to spółka wieloosobowa i nie powinno się odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne od zarządu. Jeśli nasze państwo chce, żeby było inaczej, to nie ma przecież żadnego problemu, żeby ZUS wystąpił o nowelizację tejże ustawy i żeby było napisane, że składek nie odprowadza się dopiero wtedy, kiedy na przykład jest podział udziałów 95-5%, tak? 80-20%. Takie ma być polskie prawo, tak przedsiębiorcy muszą uzyskiwać taką informację jasną i czytelną. A więc jak Państwo widzicie, łatwo nie będzie i ta moja funkcja, a jestem Waszym przedstawicielem, przedstawicielem przedsiębiorców, rzecznikiem przedsiębiorców. Co prawda byłem tutaj przedstawiony jako minister, no bo ta funkcja jest jakby równoważna z ministrem, ale nie jestem już politykiem, zrzekłem się mandatu poselskiego, byłem długoletnim posłem, zawsze pracowałem w gospodarce, dla małych i średnich przedsiębiorców, byłem szefem zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, myślę, że wielu z Państwa pracowało razem z nami w tym zespole i w tym momencie przestaję być przechodzę jakby, no nie, może nie na drugą stronę, ale na pewno jako rzecznik będę reprezentował państwa interesy i Państwa problemy. Nie chciałbym, żeby to były dwie strony. Chciałbym, żebyśmy razem z rządem, z administracją skarbową, z ZUS-em tworzyli jedno społeczeństwo do rozwiązywania, jedną grupę do rozwiązywania problemów przedsiębiorców, problemów gospodarki dla dobra naszej ojczyzny. Powołałem w tamtym tygodniu Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku, dlatego że jedną z moich kompetencji jest opiniowanie projektów ustaw, które będą
wychodziły z Sejmu. I także będę mógł zgłaszać prezydentowi, Sejmowi czy rządowi projekty ustaw, które będą przedstawiały środowiska przedsiębiorców. Do tej rady zapraszam wszystkich. Już jest ponad 60 organizacji, dużych, takich reprezentatywnych, które są w Radzie Dialogu Społecznego, ale także lokalnych, małych organizacji przedsiębiorców. Mogą być to zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje, które zajmują się właśnie sprawami przedsiębiorców. Jeżeli jeszcze ktoś z Państwa reprezentuje taką organizację i nie zgłosił się do rady, a ma ochotę pracować razem z naszym całym środowiskiem, to serdecznie zapraszam. Będę też mógł występować indywidualnie w postępowaniach przeciwko przedsiębiorcom, jeśli uznam jako rzecznik, że zostały złamane podstawowe prawa przedsiębiorcy. I tutaj tworzę już teraz wydział interwencyjno-procesowy. Będą oddziały w Krakowie, oddział już istnieje, już pracuje, w Poznaniu, w Gdańsku i w Białymstoku. Z tych wszystkich i z Warszawy, z tych wszystkich oddziałów będziemy obejmowali całą Polskę. Jeśli rzeczywiście ktoś ma taką sprawę, że jego postępowanie administracja prowadziła w taki sposób, że łamała wszelkie prawa, można te sprawy zgłaszać. Jest strona już internetowa, Rzecznik MSP, tam macie Państwo adres mailowy i telefon kontaktowy. Także do kompetencji rzecznika będzie należała sprawa przekazywania wiedzy na temat przedsiębiorczości. Patrzyłem na program tego kongresu, jest to rzeczywiście ogromne kompendium wiedzy. Mam nadzieję, że tutaj też wielu przedsiębiorców poszerzy swoje horyzonty, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, jej prowadzenie, skuteczne prowadzenie. Ale także i rzecznik, jako rzecznik będę prowadził taką edukację. Niedługo będzie działał portal, na którym każdy przedsiębiorca będzie mógł komunikować się zarówno z rzecznikiem, jak i dostawać od Urzędu Rzecznika wszelkie informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie to dostępne dla każdego, nawet w najmniejszej miejscowości, tam gdzie dociera internet. Proszę Państwa, mamy szansę, mamy konstytucję biznesu, możemy wygrać, jeżeli zrobimy to razem, przełamiemy te bariery, przełamiemy to myślenie, które w Polsce się jakby ukształtowało, że przedsiębiorca z góry jest podejrzany, że każdy przedsiębiorca coś tam ma za uszami, że nie można tak konstruować ustaw, że i trzeba je na wszystkie sposoby obostrzyć, bo zaraz będzie przedsiębiorca polski je omijał i kombinował. Możemy zacząć upraszczać prawo, możemy wprowadzić zasadę, że inne ustawy, inne prawo powinno obowiązywać dla małych przedsiębiorców, a inne zasady dla dużych korporacji. Taki przykład jak zwolnienia lekarskie i płacenie za 33 dni tego zwolnienia przez malutką firmę i korporację. No to jest znakomity przykład pokazujący, że ta zasada, że wszystkie ustawy bez względu na wielkość firmy obowiązują wszystkich, jest absurdalna. Otóż jak zachoruje pracownik firmy, która zatrudnia dwie osoby, jeden pracownik, to jest to 50% pracowników. A jak zachoruje 10 pracowników korporacji, która ma 500 osób, to jest to na tyle niewielki ułamek, że można przez przeorganizowanie sobie pracy ten problem załatwić. No mały przedsiębiorca musi, co musi zrobić? No przecież 50% albo sam musi pracować już nie 16 godzin, a nie wiem, 18 dziennie, albo musi kogoś wynająć. I wtedy no niestety koszt prowadzenia działalności bardzo mocno skacze do góry. I takie przykłady pokazują, że powinniśmy zmienić model tworzenia prawa. Zasady, które są dobre być może dla korporacji, nie muszą być dobre dla małej firmy i odwrotnie. Dlatego wykorzystajmy tę szansę, proszę Państwa. Razem ja jako rzecznik, Państwo jako środowisko przedsiębiorców, Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku,
dziennikarze, którzy na pewno też mogą stanowić dla nas sojusznika, wprowadźmy takie zasady działalności gospodarczej w Polsce, jakie są w cywilizowanych krajach, które gonimy gospodarczo, które chcemy naśladować, tak aby polski przedsiębiorca po pierwsze był pewien, że nikt nie pozbawi go majątku, jeśli nie złamał prawa, jeśli świadomie nie złamał prawa, jeśli nie planował jakiegoś oszustwa. To jest jedna rzecz, że polski przedsiębiorca będzie miał w urzędniku nie przeciwnika, tylko kogoś, kto będzie mu pomagał. I że polski przedsiębiorca będzie mógł swobodnie wystartować od mikro przez małego poprzez średniego do dużego. Na przykład taka bariera, która powoduje, że jest to trudne, jest ryczałtowy ZUS. I dzisiaj było dużo mowa, wiele o startupach, o tych miliardach euro, które mają spłynąć do tego sektora. A ja, proszę Państwa, rozmawiam z przedsiębiorcami i rozmawiam ze startupami. I one mówią, że no fajnie, no niech te miliardy spływają. Ale oni chcą tylko zmiany zasad płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, bo ryczałtowy ZUS uniemożliwia im jakąkolwiek pracę. Więc doprowadźmy do tego, żeby system ubezpieczenia społecznego nie eliminował ludzi, którzy chcą pracować na własny rachunek, żeby nie był największym zabójcą miejsc pracy w Polsce, czyli do tego, żebyśmy byli, wystrzelili do góry jako gospodarka, żebyśmy wykorzystywali całą energię polskiej młodzieży, zdolnej młodzieży, ale także tych, którzy do dzisiaj nie mogli rozwinąć skrzydeł, bo przez prawo skomplikowane, przez administrację, która była nieżyczliwa, przez brak zachowań tych czterech kardynalnych zasad, o których mówiłem, byli tłamszeni, a niektórzy nawet pozbawiani majątków i niszczeni. Bardzo dziękuję za uwagę.